Siemanko, zapraszam Was do obejrzenia trzeciego odcinka projektu Selina. Dzisiaj będziemy kończyć demontaż wnętrza, zdemontujemy częściowo karoserię i na koniec zajmiemy się tym, co najlepsze, czyli zajrzymy pod maskę. No to co? Bierzmy się do roboty.
wnętrze już prawie skończyłem. Porozkręcałem też całą elektrykę, wyciągnąłem już wiązkę. Porozkręcałem już też sporą część karoserii. Zanim zacznę wyciągać silnik, muszę pospuszczać z niego wszystkie płyny. Olej silnikowy, będzie mi to dużo łatwiej zrobić, dopóki jeszcze silnik jest na samochodzie. Płyn z chłodnicy, płyn ze skrzyni biegów, z dyferencjału, może też płyn hamulcowy. A, no i przede wszystkim zlać benzynę z baku. Albo może nawet zdemontuję całkowicie bak, tak, dla bezpieczeństwa, zanim zacznę szlifować i sypać iskrami na prawo i lewo. Check the mic and make sure it sound right, boys. Sound right, boys. Bye.
sound right, boy. Wnętrze jest już prawie kompletnie rozebrane. W zasadzie nie ma w tym większej filozofii. Rozkręcam wszystkie śruby, jakie znajdę i wyciągam wszystko na zewnątrz, do gołej blachy. Natomiast teraz przygotowuję silnik do wyciągnięcia i jest to trochę bardziej skomplikowana operacja, więc postanowiłem, że wam trochę o tym opowiem. Nawet natrafiłem na pewne komplikacje, więc zaraz wam pokażę wszystko. Okej, próbuję nagrywać wszystko, co robię, ale nie jest to takie proste, bo w niektóre miejsca ciężko jest dotrzeć z kamerą, tak żeby było coś widać i żeby to było ciekawe do oglądania, więc zobaczymy, co uda mi się skręcić z materiału, który mam. Co do wyciągania samego silnika, nie mam żurawia, więc nie mogę podnieść go do góry. Nie jestem w stanie też podnieść samochodu na tyle wysoko, żeby silnik wyszedł dołem. Dlatego planuję wysunąć go przez tą dziurę, w której zamontowana jest chłodnica. Żeby to zrobić, będę musiał zdemontować tą belkę. I tak mnie to nie ominie, dlatego że ta belka wymaga naprawy. Jest mocno skorodowana tu, a szczególnie tutaj, skorodowana i pokrzywiona. Także będę musiał przewiercić się przez spawy, które trzymają tą belkę i całą tą belkę wymontować. Wtedy będę miał na tyle duże okno, że będę w stanie silnik po prostu wysunąć. Silnik jest przykręcony na uchwytach. Tutaj, po obu stronach silnika są takie same. Te uchwyty już zdążyłem w międzyczasie odkręcić. Żeby go wyciągnąć, muszę go trochę odciążyć. Nie chcę rozkręcać wszystkiego, co jest na silniku. Wolałbym go najpierw wyciągnąć na zewnątrz i na spokojnie na zewnątrz porozkręcać wszystko, tak żeby pamiętać, co w którym miejscu było przykręcone, zrobić sobie całą dokumentację zdjęciową, poopisywać. Na pewno potrzebuję zdemontować skrzynię biegów, odkręcić ją od silnika. I zacząłem już to robić. Odkręciłem też skrzynię biegów z uchwytu montażowego. O, odkręciłem już wał napędowy. Odkręciłem wydech, żeby nie przeszkadzał. Tu, w tym miejscu, mamy mocowanie skrzyni biegów. Skrzynia jest przykręcona na czterech śrubach w tym miejscu, więc już je odkręciłem. A skrzynia do silnika jest zamontowana też na śrubach. Śruby są dookoła. Te z dołu odkręciłem bez problemu. Łatwo było się do nich dostać. Niestety problem mam z dwiema śrubami, które są tu na górze. Płaskim kluczem tego nie odkręcę. Za mocno się trzyma. Natomiast mam za mało miejsca, żeby wcisnąć klucz nasadowy. To, co próbuję teraz zrobić, to przesunąć cały silnik razem ze skrzynią biegów. Lekko go wysunąć, po to, żebym miał więcej miejsca i móc tam wsadzić klucz nasadowy. Dlatego podniosłem trochę na podnośniku cały silnik razem ze skrzynią biegów. Zawiesiłem silnik na tym łańcuchu i będę chciał teraz go trochę wysunąć w moją stronę. Myślę, że materiału jest dosyć dużo. Na tym zakończę dzisiejsze wideo. W następnym odcinku wyciągniemy z niego serce.